Gramy. Widz mi napisał ciekawostkę. Napisał, że Radowid to gej. Ile w tym prawdy? Ktoś wie? To chyba kłamstwo. Partiatik! Live. Co by mieliśmy zrobić teraz? Idziemy tu? Chyba nie mamy nic nowego. A pójdę jeszcze, widzowie, do tego dentysty. Może jakieś ząbki zdobyliśmy. I na co się tak gapisz? Przeczytałem na szybko, to jeszcze... Powinnam być teraz na dworze. Tłumaczeniem z angielski na polski zajmował się Sapkowski, tego Elryka? Coraz bardziej Susi. Ja pierdziele, coraz bardziej Susi to jest. Coś tu śmierdzi. Fabuła zupełnie inna, tylko opis ten sam. A zarzucają plagiat, bo dziwnym trafem Sapkowski przed napisaniem Wiedźmina brał udział w tłumaczeniu tamtej książki na polski, no. Dobra. Za dużo pracuję. Tak, Solek, zgadza się. No i jeszcze na podstawie Elryka. Kupiłem kebaba, mega rolo, 35 zł, gigant, 50 cm, podwójne mięso, ser. I go ugryzłem, był tak kwasi, że go wyrzuciłem do kosza. Czyli byłeś tym typem. Jeden kebab dla pan doktor. Ale się okazało, że kebab nie ostry, jak kwaśny. No i luń. Dedek tak zwany. Zahaczymy o dwa miejsca i możemy iść. Czyli najpierw ty, kolego. O co chodzi? Masz zadanie szczur, czyli wydanie lub nie Kolmana, bo przed kimś pogadać z karczmarzem i zdecydować? Okej, okay, to jeszcze i tak miałem iść do karczmy, więc pójdę się zapytać. Zagadać w sensie. W czym? Póki. Sapkowski tłumaczył tę książkę w 85, Wiedźmin w 86. Pierwsze opowiadanie. Służyłem pod Barclayem Elsem. Wiedźminem to było tak, że on się rozwijał i tak w czasie całej sagi. Te opowiadania. Geralt się tam różni w porównaniu do sagi, więc może było tak, że się zainspirował na początku, a potem już swoje zaczął robić, nie? Czyli się zainspirował się, powiedzmy, bazą postaci. Dodał trochę od siebie, a potem już w swoją stronę szedł. Tak mi się to widzi. Ale no nie czytałem tego Elryka, to nie wiem. Pięć minut grasz, jeszcze nie byłeś na kościach? Dobrze mówisz, widzę. Bardzo dobrze mówisz. Dobra, jeszcze ostateczny raz przejrzę... Znaczy, nie, najpierw oddam. Znalazłem Kolmana. A, baranina chciałby wiedzieć, gdzie podziewał się ten łachmyta.
Dobra, powiem mu, że... Znaczy, nie wydaję go. Nie wiedziałem. Odbierałem tylko kasy za zlecenie. Czekaj, on robił donosik? Donos na donosiciela to jest dobrze, czy źle? No tak, trudno. Miałem nadzieję, że czegoś się dowiesz. Vincent powinien docenić, że nie wydałem Colemana. Nie będzie miał okazji. Dobra. To idziemy. No nie ma kości. Dobra, przejrzę ostatni raz questy. No dobra, to tylko to. Donos na Siemko. Życie. Szkoda dla was. Cześć, Leina. Coś z cmentarzem też się da przejść. Jejku, jejku. Co? Głośniej, bo przygłupia. Dzięki, Katacynet. Za 22 lata. Pięknie rośniesz. Kacmen. Ejdź! W jaśmaku! Idziemy do Tris, tak? Czy do tego? Nie, ja miałem iść tam do nich. No właśnie. Groźnie wyglądasz. Bo Bandrock, tak. Teraz to ja idę tu. Są czy nie są? Czekaj, tam było na którymś godzinie? Chłopie jest. Świetnie, że jesteś, Wiedźminie. Dowiedzieliśmy się wiele nowego o Salamandrze. Co byś zrobił z Alfam? Niestety nie. Ma znacznie większe wpływy niż się spodziewaliśmy. A ty, jak sądzę, masz dla mnie propozycję. Niepotrzebnie ironizujesz. Salamandra ma bardzo silne wsparcie polityczne. Tak silne, że nie udało nam się namówić ani władz miejskich, ani wojskowych do walki z nią. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że ma to jakiś związek z pojawiającymi się ostatnio podejrzanymi edyktami. I co zamierzacie z tym zrobić? Potrzebujemy wsparcia i to nie byle jakiego. Oddziału wojskowego, jakiejś siły paramilitarnej. Co to ma wspólnego ze mną? Twoja sława i neutralność jest atutem. O! Chcemy, byś negocjował z naszymi potencjalnymi sojusznikami. Jesteśmy neutralni. Kogo masz na myśli? Tych, którym salamandry weszły w paradę. Skojatel, zakon płonącej róży. Nie sądzę, byś dogadał się z Veleradem. Mnie nienawidzą. Zobaczę, co się da zrobić. Jeśli uda ci się kogoś przekonać, spotkamy się z nim. Ja muszę iść do Skojata, a gdzie oni są?
wszystko zgodnie z planem. Siegfried mnie nienawidzi. Więc to się raczej nie uda. Ale gdzie jest ten Jewin? Bo ja nie mam pojęcia, gdzie on jest. Ja mu pomogłem uciec, a on mi mówił, gdzie będzie? Świetny plan. U Vivaldiego on jest? Nie wiem, nie widziałem go, byłem tam. Ale podejdę do Siegfrieda. Tutaj przecież stoi, chyba że go... Albo tu, albo w tej drugiej dzielnicy, zaraz zobaczę. Raczej nie. Witam, Jaborno, Wiedźminek leci. Ciekawostka, Wiedźminie nie powie... nie... Czekaj, co? Nie wiem, o co chodzi. Za Romdi. Jest tu Siegfried? Dobra, i tak idziemy tam, to idziemy tam. Zaprawdę szlachectwo zobowiązuje. Wydaje mi się, że Siegfried mnie opluje, bo mnie nienawidzi. Ale zagadam tak, żeby wiecie, dla fabułki. Moja mama powiedziała, że masz jej oddać jakąś kartę, nie wiem, o co chodzi. Ja też widzę, nie wiem. Ale jak twoja mama ma kartę, to muszę ją poznać. Niebieską. Nie widzę go. Czy stoi tam? Stoi. Dobra. Zapiszę przed tym. Zobaczymy, czy w ogóle się da. Zostaw mnie w spokoju, Zajto. To pogadaliśmy z Siegfriedem. XD. Zapytam się Vivaldiego, czy wie, gdzie są elfy. Oni w ogóle chyba do banku poszli właśnie po to, żeby pomóc Vivaldiemu, więc nawet jeżeli ich tam nie będzie, to mi powiedzą, gdzie są. Elfy się w lesie przytulają do drzew? Spokojnie, panowie. Ano jest. Co ci? Bywaj. Dobra, powaga. Witaj ponownie, wilku. Witaj. Widzę, że udało ci się wrócić. A Vivaldi odzyskał lub wkrótce odzyska swój bank. Udało się jednak. Dobrze to słyszeć. Tobie nikt nie robił problemów? Tam, w mieście? Nie. Faktycznie to dziwne. Mam wrażenie, że ktoś cię chroni, Wiedźminie. A w bogów nie wierzę. Zmieńmy temat. Wilku? Mam dla ciebie propozycję. A najpierw to zapytam. Iwin, czy ty naprawdę wierzysz w zwycięstwo? Czy ja wyglądam na szaleńca i samobójcę? Nie ryzykowałbym życia garstki ocalałych Ensid i tygodniowych tortur zwieńczonych egzekucją, bo to właśnie mnie czeka, jeśli dam się złapać dla wątpliwej rozrywki. Z pewnością. Powiem ci szczerze, Geralt. Zwycięstwem będzie każde, nawet najdrobniejsze ustępstwo, przywilej, prawo przyznane w wyniku naszej walki.
proces musi ktoś rozpocząć. Później to już tylko kwestia czasu. No dobra. Mam dla ciebie propozycję. Chcesz zniszczyć salamandrę? To też Dwan. I mieszają mi szyki bardziej niż inni. Mów. Mam potężnych znajomych, którzy wiedzą, jak zniszczyć tę organizację. Cóż, nie powiem, żeby mi na tym specjalnie zależało. Ale ty nie odmówiłeś mi pomocy. To znaczy, że ich wysłuchasz? Tak, wilku. No, git! Karczma nowy Narakord. W wyzimie handlowej. Wyzima jest pilnie strzeżona, ale znajdę sposób. Dla ciebie. Do zobaczenia na miejscu, wilku. Czekaj, do zobaczenia. Yivin. A z nim mogę teraz pogadać? Co cię? Bywa. Nie ma gadki o banku? Zdenerwowali mnie. Sprzedamy te książki. Cztery 400 mamy, trzeba by trochę zarobić. No dobra, to bieganina dalej. Co to? Kevin ma kartę. Zaczyna się znowu. Może potek porobić? Chociaż ja mam dużo w sumie. A ja muszę sprzedać... Czyli co to było? Nieudany eliksir. Nie próbuj tego pić. Kto kupi eliksiry ode mnie? Czy ja to muszę wypieprzyć? Alchemik jakiś by kupił? Zagadam. Nie wypiję. Nie wypiję. Tu nam pokazuje Triss, ale pójdziemy na bazarek, sprzedamy parę rzeczy. Groźnie wyglądasz. Interesujące. Tędy się dostaniemy? Tędy? Czekajcie, sprzedawca broni. Zrób to porządek! No proszę, w końcu ktoś... Ty nie masz nic. Dobra. I co ja miałem do alchemika podejść, tak? Co cię tu przywiodło? To czy alchemik to był zerykański? Oczywiście, przepraszam, Geralt. Zapraszam. A tu jest alchemik. Jeśli po... Kurde, nie kupi. Szmaciarz. No nie kupi, nie kupi. To w ogóle jest warte 6, a mamy tego 50. No, nie tak dużo, 300. No nic, widzowie, no nic. Tu będzie leżeć. Jak ktoś chce, to niech przyjdzie. Odnieś sobie. Zawsze wybierasz się na Idę? No i git. Zapraszam.
Do tris, widzowie, pchamy fabułę. Cieszę się, że umiesz zaopiekować się Alvinem. Termin ważności do grudnia. Pozyskałem dla nas sojuszników. Świetnie. Spotkanie z Loivardenem to idealne miejsce na rozmowę. Zatem postanowione. Geralt, zadarliśmy z potężnymi ludźmi. Ta rozmowa może wiele zmienić. Co masz na myśli? Zakończ swoje sprawy w Wyzimie. I dobrze się przygotuj. Siema, inżynier. Może weź ze sobą jakieś eliksiry. Potem może być za późno. Jestem gotów. Spotkajmy się w nowym Narakorcie. Powiadomię wszystkich zainteresowanych. Skąd wiesz, kto... Jestem czarodziejką, pamiętasz? A ty myślisz tak głośno, że mimowolnie odczytuję twoje myśli. Typowa Triss. Cieszę się. Zapieprzyłbym jej. GTA. Dobra. Czekajcie. Tych ile mamy? Malutko, tych mamy dwa. Nie, to jest... Wilk? A, nie tą potkę dałem. Wilków mamy dwa. A nie mogę teraz wyjąć. Czekajcie, jak dam i... A mogę. I teraz pot. Cztery jaskółki, cztery te dekokty. Kot. Czy my mamy kota? Zrobię tych, co nie mamy, żeby już mieć na wszelki. Jeden kot jest, niby. Puszczyków ile mamy? Cztery, dużo. Samić nie chcemy. Las coś tam chcemy. Nie wiem jak ty, ale ja zacząłem się identyfikować jako emeryt i ja już pobieram 63 grosze miesięcznie. Aż taką wysoką masz emeryturkę? Szczerze? Ja się identyfikuję jako poszkodowany, że ty bierzesz już emeryturę i niestety, ale skazuję cię na wygnanie z Polski i z Europy. Przykro mi. Nie ma innej opcji. Dobra. Tak zrobimy. Jeszcze tu. Co to w dupa jest? Co to daje? Same czwórki golda, widzowie. Czy to nie jest podejrzane? Obrzydnie szóstki, diabel. Kareta. Zostałeś betoniarzem? Może tak być. Bardziej poważany zawód i tak niż wieśmak. Wieśmaków ludzie nie szanują. Otaczają mnie prostnicy. W Niemczech masz 63 euro emerytury? Człowieku, jedząc tylko Chińczyka i pijąc wodę z kranu jesteś się w stanie utrzymać, żyjąc na ulicy, więc no to jest i tak lepiej, nie? To jest i tak spoko. O! Wiedźmin,
Dokładnie tak, jak powiedziałem. Czekaj. Geralcie z Rivi, jesteś aresztowany pod zarzutem zabójstwa kapitana Vincenta. Co? Kapitan Vincent? Widziałem, jak walczył z Vincentem. To było w nocy w zamkniętej części Deadpool miasta. Deadpool nas wpieprza, donosik. Medyk obejrzał ciało, stwierdził, że ranę zadano kosą postawioną na sztorc. Ale wtedy mu powiedziałem, jak ostry jest wiedźmiński miecz. Nic nie rozumiecie. Vincent. Zaraz był... się dowiecie, jak... Dość tych wykrętów. Nie damy się omamić czarcią magią. Za Vincenta! Brać go! Głupcy. O ja pierdziele, ty. Ej, oni oszaleli? Ja jestem wieśmakiem. Ja pierdziele. Przecież to jest tak pobugowane, no nie mogę kliknąć ataku. Są takie tanki, ten strażnik. Kapitan Vincent Wilkołak Mice. Nawet jeśli starał się panować nad rządzą krwi i wybierać ofiary, był bestią. Potworem mordercą. Teraz idę po prawdziwą bestię. Po bestię z... Nie chcieli znać prawdy. Prawdy, która splamiłaby dobre imię martwego. Należało zlikwidować sprawcę śmierci kapitana, by prawda nie wyszła na jaw. Powinni słuchać głosu rozsądku. Widzo, co ty w dupę piszesz? Dobra, napisałeś to dwa razy, daję ci perma. XD. No nic, rzeźnik z każdego miasta, jakie istnieje. Zabija wszystko, co się rusza i dyma wszystko, co się rusza. Czyli kanoniczny Geralt z Rivi. To mi się podoba. Nic już. Jest, są. No dobra, jestem. Jesteś wreszcie, wilku. Witajcie. Czekaliśmy już tylko na ciebie. Postanowiliście coś? Owszem. Amy, dobrze, no dobrze, że byłeś. Co chcesz? Pod pewnymi warunkami, Dwan. Mniejsza o warunki, tym zajmiemy się później. Ważne, że wszystko już gotowe. Gotowe do czego? Do teleportacji, wilku. Dzięki kamykowi, który ukradłeś... Pomińmy szczegóły. Triss teleportuje ciebie i Yevina do bazy Salamandry. Otworzycie wejście dla oddziału elfów. Kiedy? To ostatnia rzecz, która została nam do ustalenia. Cisza. Słyszę czyjeś kroki. Drzwi są zamknięte. Otwierać w imię króla Foltesta i płonącej róży! To Devet. No, to mamy problem. Wiemy o nielegalnym zgromadzeniu i o elfie, który w nim uczestniczy. Otwierajcie, jeśli nie chcecie zawisnąć! Czarodziejko, możesz nas teleportować? Mój oddział jest już gotowy. Czyście wszyscy poszaleli? On ma rację. To może być jedyna szansa. Alk Imbagahara! Ja widziałem kiedyś maga, który wyłonił się z teleportu bez nóg. Nogi wyszły 5 sekund później. Liczę do 3 i wyważamy drzwi! Może jednak... Dark Ambrader Hadrian! Hadrian.
Mag z Płocka. Co ty piszesz? Dobra. Tepnęli nas do bazy Salamandry. Muszę powiedzieć pani czarodziejce, że tym razem nieco przesadziła. Zgadza się. Z drugiej strony może to dobrze, że nie trafiłem na środek. Oj! Spokój! Dobra, pocięte chłopaki. Puszczyka walić czy nie? Loj wypije. Co mi tam? Siema panowie. Ale główki się przytoczyły. Fajnie. O nie, Rubin kolejny. Tam coś też, a bo my tam iść mamy chyba. Chłopce pobieg, to idźmy do worka. Patrzcie to. Co? Coś bije? Ty bije coś naładowany? To remake? Ta. Jestem. A więc jednak. Nie ma czasu. Musimy otworzyć bramę i wpuścić mój oddział. Co z Triss? Uciekła. Musiała się teleportować, ale wcześniej rzuciła na ciebie zaklęcie. Tarcza Alzura. Tarcza Alzura? To potężne zaklęcie. Znaję z księgi, którą zdobyłeś na bagnach. Dziwne. Nie przypominam sobie, żebym dawał jej tę księgę. Gwynblade, mój oddział stoi już w pogotowiu. W pojedynkę nie przejmiesz całej bazy Salamandry. Jakieś pomysły? Salamandry wchodzą do swojej bazy używając magicznego portalu stworzonego lata temu przez moją rasę. Możemy go użyć? Zdaniem Triss można go aktywować kamieniem mocy. Na szczęście jest tu taki, po prawej, ale strzeże go mag. Jak można pomagać wiewiórkom? No normalnie, robisz dla nich questy. Idą! Co? Twój oddział to trzech chłopa? Witam panowie. Kurde, co to za dźwięki? Zunąć się! Gdzie jest czarodziej? Ej, mogisz! Ej, co jest? Są tu! Biały wilk,
Spodziewaliśmy są się tu, ciebie. Są tu! Widzę, że wszyscy są w komplecie. Dobrze. Załatwimy całą sprawę za jednym zamachem. Ha, przyznaję, nie doceniłem cię na bagnach. Jednak teraz sytuacja się zmieniła. Niczym mnie nie zaskoczysz. Widzę, że przestałeś się oglądać za siebie i dążysz do celu niezależnie od ceny, jaką trzeba zapłacić. Elfy, które tutaj przyprowadziłeś, są skazane na śmierć. Wiedziałeś o tym, prawda? Nie sądzę. Elfia rasa jest skazana na zagładę i wymarcie. My, ludzie, tylko przyspieszamy nieunikniony proces. Jeśli wykażesz się mądrością i odrzucisz głupie sentymenty, będziesz mógł zobaczyć, jak przebiega realizacja wielkiego planu. A jeśli się nie wykażę? Bo widzisz, jestem raczej prostym typem i do tego sentymentalnym. Ty prosty? Nie rozśmieszaj mnie, Geralt, ale to bez znaczenia. Nic się nie zmieni, poza tym, że będzie o jednego widzimy. Wielki plan przewiduje wszystkie możliwe rozwiązania. Proponuję, żebyś mnie wysłuchał, a potem przyłączył się do nas lub chociaż przestał przeszkadzać. Mów, byle szybko. Źle nas oceniasz, Geralt. Walczysz za cudzą sprawę w imię jakichś niesprecyzowanych idei. Błądzisz po omacku w labiryncie cudzych intryg, nie dostrzegając sedna sprawy. Nie znasz wielkiego planu. Prawda jest taka, że krajem rządzi zdegenerowany monarcha, który pozwalał swojej potwornej córce mordować poddanych przez wiele lat. W trakcie wojny troszczył się tylko o własną koronę. Pozwolił Nilfgaardowi splądrować i spalić sąsiednie królestwa, z którymi wcześniej zawarł przymierze. Prości ludzie umierają tam z głodu do dzisiaj. Sam powiedz, warto za niego walczyć? Miałeś się streszczać. Masz rację. To retoryczne pytanie. Jeśli nie Foltest, to kto? Loża czarodziejek? Nic o niej nie wiesz. Możesz sypiać z Marigold, ale nie masz pojęcia, do czego są zdolne te suki. Powiem ci tylko, że wywarły spory wpływ na ostateczny kształt traktatów powojennych. Przesiedlenia, deportacje, nierozwiązana sprawa Skojatel to tylko niektóre z ich dokonań. Widzę, że w swoim wywodzie zmierzasz do jakiejś niesamowitej, przełomowej puenty. Salamandra nie jest zła. Nie bardziej niż to konieczne. Nie bardziej niż wszystkie stronnictwa biorące udział w tym konflikcie. Nie bardziej niż ktokolwiek obdarzony ambicją i wolą, by samemu kształtować swój los. Ty pieprzysz. Ha, ha, ha! Jeśli Salamandra nie jest złem wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady, dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać? Dobra, dwójeczka. Jeśli Salamandra nie jest złem wcielonym, to czymże jest według ciebie? Prawo siły, gwałty, morderstwa, zdrady. Dążenie do celu bez względu na liczbę trupów, które trzeba zdeptać. Jak nazwiesz ten chory twór? Przyszłością, Wiedźminie. Ewolucją lub, jeśli wolisz, przeznaczeniem. Jestem nie tylko prosty i sentymentalny, ale do tego jeszcze staromodny. Bo widzisz, mam w życiu taką przyszłość. Wolę walczyć z tym koszmarem, nawet jeśli walka jest beznadziejna. Już ci mówiłem, tym razem niczym mnie nie zaskoczysz. A teraz... Ale on ma pałę w kieszeni. Ja cię pierdolę. Co? Co się w dupę? Co się? Na bagnach Javed nie wytrzymał nerwowo. Mógł mnie wykończyć i zabrać księgę zaklęć. Ale zmienił i uciekł. Dzięki Destro, 13. Zura zadziałała doskonale. Javed zwiał, ale zostawił magistra. A, czyli robiąc wszystkie questy, jakie się da. Jakąś łatwiejszą wersję bossa przypadkiem zrobiliśmy. Jej win. Co się stało? Dostałeś. Chyba, że to jest normalne, nie wiem. Jak widzę, czarodziejka rzuciła na ciebie jakieś ochronne zaklęcie. Tak. Tarcze Alzura. Magister gdzieś zwiał. Nie możemy się przebić przez te bariery. Sam się nim zajmę. Jak? Nie mogę pomóc i... Ty, ale ja im nie mogę po... A, dobra, tu dostał tylko irytek. Magister, szmato. Czas cię zarżnąć.
Przewik. Inżynier uciekł, dostał magister. Ty, OP, ta tarczka, ona bije ich. A ja mogę je lać, tak. Co się? Przyznaję, że w odmienny sposób imaginowałem sobie nasze ponowne spotkanie. Zanim nastąpi nieunikniony koniec twojego sztucznie wydłużonego życia, udowodnię ci jego bezcelowość. Umrzesz świadom, że byłeś jedynie błędem historii. Błędem. Nie pierdol, magister. Odpowiedz mi zatem na jedno pytanie. Dlaczego za wszelką cenę nie chcesz dopuścić do stworzenia nowych Wiedźminów? To proste. Wbrew temu, co o was mówią, czujesz. Czujesz, że nie ma dla ciebie miejsca w tym świecie. Swoje istnienie zawdzięczasz koniunkcji sfer, podobnie jak relikty pokoniunkcyjne, które eliminujesz z takim zapałem. Wiesz, na czym polegał błąd twoich stwórców? Dobra, niech pogada, no. Oświeć mnie. Chętnie. Nie pozbawili was emocji. Mutacja nie udała się w pełni. Mieliście jeździć po świecie i zabijać potwory, a nie decydować, filozofować, okazywać wątpliwości. Straciliście skuteczność. Obaj o tym wiemy. A więc zabijecie nieskuteczny, pełen wątpliwości błąd historii. To źle świadczy również o tobie, ale dość gadania. Graj, muzyko. Jesteś dla mnie wyzwaniem. Ta? Pato. O kurde. O kurde, gdzie ty? Kurde, przypadkiem go zabiłem i to srebrnym mieczem. Możesz zabrać drogocenne wiedźmińskie skarby. Osiągnąłeś cel. Okaż łaskę. Chyba przelewelowaliśmy. Zawsze warto spróbować. Oj, co? Jednak odbijacie pociski w locie. To nie mit. O kurde, no nie mów, że on to przeżyje. Co za śmieć. Nie, nie przeżyje. O! Nie, dobra, tego już nie mógł przeżyć. Boss! Chodź. Ej, 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 wychodź! Nie. Boss mi uciekł. Ty, boss mi spieprzył, a magistra nie mogę przeszukać. Czemu, widzowie, nie mogę przeszukać magistra? Nogę mu urwało i rękę. Nie, nogę tylko. Ty, nie mogę magistra przeszukać. I boss mi spieprzył, ale lipa. To jest bóg? No nie.
Chodź tu, gnido! O Boże. Damy radę to ubić? Dobra, zaraz się wypije potkę na znaki i samo ignie i zabijamy. To jest to i jeszcze był ten drugi. Czekaj, ten też jest dobry. Ty może zamieć? Ej, szczerze? Wypijemy wszystkie poty jakie mamy i to zabijamy. Czekajcie, niech się tylko to pokażę. Poczekajcie. Tylko nie wiem. Zapiszę teraz. O. I teraz tak. Pyk. No pi. Chyba, że ja to wypiłem już. Ja pierdziele idzie. To mamy gównianego save'a. Bo on pić nie chce. Który był na obrażenia ze znaków? To. Pij to! Wal! Wal! Geralt, jaki ty jesteś mizerny w dupę. No nie zdążę wypić potki. Dobra, nie mogę wypić tamtego. Nie. Uda się zasypać przejście. Nie. Max energia. Tylko żeby mnie nie uderzył. Musimy to zrobić, jeżeli się da. Nie no kurde! Ile go bijemy? Ile ma HP? Na co ma wrażliwość? Na co ma odporność? Nie ubij! Nie bij! On jest wolny. On jest wolny, spokojnie. Dobra. Pogubił się kolega. On już się ogarnia, mamy to, mamy to. Tu nawet wejść nie umie. Pentak pieprzony. Co ty robisz, złomiarzu? Ej, my go coś bijemy? Ardzik. Ile dostał? Ej, my mu nie zadajemy nic!
Dagger pod Frost i pod Fire pomogą i pamiętaj fizyk z bańką. Jego da się tylko pokonać grą w kości? Może tak być. Ej, ile dostał? On nie dostaje obrażeń, mimo że jest efekt, że wpadło mu HP, jego się robi inaczej. Ale skam. No dobra, walimy lotę. Sadge. Podpory? 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 Je przewrócić. Dobra. Może uda się. Masz! Przejść. I teraz go igni. Tu stał za 200. Jeden. Ile ma HP? Jeden. Geralt umarł na zawał, niestety. No nic. Palimy lota. Podpory? Spróbuję je przewrócić. Może uda się zasypać przejście. Siema, gówna. A, uciekacie. Oj! Kurde, tu trzeba szybko, to jest quest typu, wiesz, quest typu totalne XPP, nie? Podpory? Spróbuję je przewidzieć. To wyszło. Boże. Podpory? No jak? Spróbuję je przewidzieć. Może uda się zasypać przejście. Może uda się zasypać całą jaskinię. Bestia na pewno, to jeśli szybko nie wydostanę się z tej jaskini, to cała baza Salamander runie mi na głowę. Spadło? Luj! Warto sprawdzić, czy magister nie miał jakichś wartościowych informacji. Ty, zabiliśmy bossa. A on ma w sobie magistra luta. Nerw Kikimory. O, ulepszenie wytrzymałości. List magistra. Azar, ty głupcze. Nie przewidziałeś, że Alvin, chłopak, z którym wiązaliśmy ogromne nadzieje, potrafi otworzyć niestabilny portal. Krótko po tym, jak go ujęliśmy, gówniarz po prostu zniknął. Był tak roztrzęsiony, że nie potrafił nawet ustać na nogach. A jednak zdał się nam wymknąć. Wydałem fortunę na zlokalizowanie śladu teleportacyjnego i wiem, gdzie się podziewa, ale kogo mam za nim posłać? Bo przecież nie moich imbecyli. Zdecydowałem, że Alvina sprowadzi człowiek, którego musimy sprawdzić. Wątpię w jego lojalność, więc możemy upić dwie pieczenie na jednym ogniu. Jak najprędzej wyślij swoich ludzi do wsi Odmęty. Jeśli do czasu ich pozbycia... Cześć, co? Przybycia? Ty, myślicie, że on mógł wysłać Berengara? Jeżeli tak, to dobrze, że zdechł. A nie, on żyje. Niedobrze. A, Berengar został wysłany. Okej, okay, czyli już wiemy. Ty, ale Berengar żyje.
Nerw. Nieznany olej. Księga Rossmana. Rossomaka. Wolverine. Wolverine. Zwiększa zadawane obrażenia, gdy liczba punktów żywotności spadnie na... Okej. Zwiększa odporność na powalnie ogłuszenie. Zwiększa obrażenia zadawane ornito reptylom. Raport. Ej, no! Ale raport nie możemy przeczytać. Z przykrością kwestionuję profity płynące z sojuszu z królową Addą. Ta zdzira jest ekstraordynarnie rozpieszczona i trudno przekonać ją do czegokolwiek. Nie zdołała w pełni wprowadzić stanu wyjątkowego. Jakie to jest długie! Gdzie my jesteśmy? A jej excellence, nieudolne fałszerstwa naprowadziły Wiedźmina na właściwy trop. Póki co podtrzymujmy złudzenia Addy i nasze obietnice, ale ponieważ Foltest wraca niebawem, należy rozpocząć drugą część planu. Suponuję, że problem Geralta z Rivii rozwiąże sam. Szybko i radykalnie. Notabene nalegam, żebyś nie nazywał go... Albowiem notka onomastyka, co? Może być całkowicie nietrafna, rażąco niewłaściwa i kłócąca się z prawdą, a na pewno żałości prymitywna. Co to jest? Zgodnie z przewidywaniami, dostarczone substancje pozwalają kontrolować Kikimory oraz ich matkę. Przynajmniej to nieźle pozwala, jak go zabili. Przynajmniej laboratorium funkcjonuje właściwie z powodzeniem. Wykorzystuje sekrety Kaer Morhen. Magister. Ja, magister, tu się nadaje. Typowy magister, nie? Czyli debil z papierkiem, rel? Klasik. Przepraszam. Powaga. O kurde. No oni nas nie lubią. Ale może Adda nas w miarę lubi. Powinnam była wiedzieć, że domyślisz się, kto stoi za fałszerstwami królewskiej pieczęci. Źle cię oceniłam, widząc w tobie jedynie zabójcę potworów. Wiele zyskuję przy bliższym poznaniu. Czy jest szansa, że nie domyśliłeś się wszystkiego? Niestety wiem, że pod nieobecność ojca planowałeś zamach stanu i przejęcie władzy. Wiem też, że sprzymierzyłaś się w tym celu z Salamandrą. Nie zmieniłam planów i ty mi nie przeszkodzisz. Niniejszym skazuję cię na śmierć. Ty ruda szmato. Wasza wysokość, Adda. Przykro mi, Geralt. Racja stanu nie chodzi do łóżka. Jeśli dobrze pamiętam, jako skazany mam prawo do ostatniego życzenia. Pocałuj mnie, wasza wysokość. Cóż za skandaliczna prośba. Co jest? Ostatnie życzenie to uświęcony zwyczaj. Zgoda? Niedoczekanie twoje. Ruda. Rudej. Ktoś go łba nie urwie. Zapłacą za to. Czegoś zapomniałem w tym powiedzeniu? Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!